pokażę w internecie. Dobrze. Zaczynamy. Paweł Trybson, Trybała. Nie, tak nie wiem, jak zacząć tą rozmowę, powiem szczerze, bo tu tyle słów dzisiaj różnych padło, że tak zastanawiam się, o czym mielibyśmy teraz pogadać. Bardziej o tej walce, która gdzieś tam przed tobą, czy bardziej o tym, co się dzisiaj na konferencji prasowej wydarzyło? Tak się zastanawiam, co tutaj bardziej jest warte omówienia. Znaczy, wiesz, no, podróżujemy od rana razem, także wiesz, co dzisiaj we mnie siedzi i jakie sytuacje miały miejsca. Ja powiedziałem, że ja nie chcę robić awantur, nie chcę tam przed kamerami robić cyrków i tak dalej. Chciałem to wyjaśnić wcześniej z Marcinem, podeszłem do niego, jak nikt nie widział. Poprosiłem, że jak... No po prostu tak, obrażał mnie w internecie, nawiązując w skrócie, ktoś nie wie. Obrażał mnie w internecie, używał takich słów, które są dla mnie ujmą na godności, honorze. Ja sobie na takie coś nie pozwolę, za takie traktowanie u mnie po prostu jest wale w ryj i tyle. No, tak to wygląda, tak mój honor mi na to nie pozwala inaczej zareagować. Jeżeli uraził moją dumę, no to muszę to wyprostować. Podeszłem do niego dzisiaj i zadałem mu krótkie pytanie. Mówię, w ogóle dowiedziałem się dzisiaj, że będzie Marcin Najman. Też nikt mnie o tym nie poinformował. Ja nie chcę patrzeć na tego gościa, w ogóle mam go dość. A jak go spotkam, no to po co? No, mam mu krzywdę zrobić? Nie chcę tego. I tyle. No i tak się będą kończyły takie spotkania. No. Podeszłem do niego, mówię, zakończmy to. Mówię, przegiąłeś, chłopie, tak się nie robi. Obraziłeś mnie w internecie, no to jesteś na tyle mocny, powiedz mi to w twarz teraz, nie? Siedział cicho, bo ty mnie zacząłeś obrażać. Mówię, dawaj, mówię, wyjdziemy, masz jaja, to choć wyjdziemy sobie za bramę, bo to było na posesji Brześcia, Słomki Ptysiowej. Nie chciałem robić tam gnoju. Powiedziałem, choć wyjdziemy na zewnątrz. Mówię, wyjaśnimy sobie to, mówię, dajmy sobie po mordzie i mówię, i tyle, nikt nie musi na to patrzeć, nie będziemy pajacować i tyle, no i po sprawie będzie. No to szukać, nie wiem, gwiazd po niebie, Mirek wleciał też tak samo i uciekł. Myślałem, że poczeka, że sobie wyjaśnimy to, uciekł, nie było go. No i tyle, no na tym wszystkim, na konferencji też chciałem być spokojny, nie chciałem nawiązywać do tego pod koniec. Poruszony został ten temat, którego nie chciałem poruszać, chciałem to zostawić już dla siebie, no ale tak wynikło, no i wybuchnąłem to wszystko, kielich goryczy się przelał i tyle, no i dlatego takie moje nerwy z całego dnia wybuchły i te słowa, tyle, no uważam, że zachowałem się za to, co zrobił w stosunku do mnie, tak samo jak on do mnie, no i tyle. I... Ciężko się widzę na ten temat cały czas jednak. Cały czas jestem zdenerwowany, wiesz, bo po prostu nikt mnie tak nie poniżał, nie ubliżał w internecie i nie pozwolę sobie. Dla mnie taka osoba jest zwykłą ścierą do podłogi i tyle. I po prostu, no, nie, jeżeli ktoś mnie nie szanuje, ja też go nie będę szanował. Proste, jeżeli ktoś mnie szanuje, ja też go szanuję. Chciałem okazać trochę tu, przepraszam w ogóle właścicieli, bo za ten cyrk tutaj, no to nie było zaplanowane, no tak się stało i tyle, no. Tak jak mówię, moja duma została urażona i już nie wytrzymałem nerwów. Ale gdyby ewentualnie, tak jeszcze wracając do tych innych spraw, jakaś walka się kroi twoja z nim, czy z Marcinem Najmanem, czy ty w ogóle takiej walki byś sportowej nie chciał? Jak to wygląda? Bo tak, to już nie pierwszy raz, kiedy tak bardzo mocno między wami gdzieś tam się zadziało. Ja tu nie będę mówił, no... Spokojnie. Jak to wygląda? No, nie chcę tutaj nic mówić. No, każdy wie, że ludzie chcą, żeby był szum, chaos, żeby były oglądnięcia na YouTubie, na kanałach, klikania. Ja to mam gdzieś i ja po prostu będę sobą, nie będę się dał podpuszczać. No, zostałem trochę podpuszczony i wybuchnąłem. No. Wszyscy liczą na to, że będzie duża oglądalność i głównie pewnie było z takim zamiarem to zrobione. No. A nie da się ukryć, że trochę Mirosław Ogniński podpuścił i zaognił całą tą sytuację. To też tak, to dla ciebie, sam powiedziałeś, była niespodzianka. Delikatnie nawiązał do tego, czego nie chciałem już mówić, tak jak mówisz, chciałem to zachować dla siebie, no i wszystko wróciło, emocje i jeszcze się tam Marcin głupio odezwał, no to on przed kamerami chce rżnąć bohatera, i no to chciałem mu pokazać, że tak nie jest, no, że to jest kłamstwo, on jest tylko bohaterem do kamery, a poza kamerami jest zwykłą cipą i tyle, i ucieka, i nie ma jaj, bo jakby miał to by dzisiaj za mną wyszedł, nie wyszedł, no, tak to wygląda. Dobra, to kończąc jeszcze to nasze dzisiejsze spotkanie, jeśli tutaj mówimy już o tym... od pretekście, czyli konferencji prasowej w Toruniu, powiedzmy tylko tyle, że będziesz walczył na OPL A74, to podsumujmy to takim bardziej sportowym akcentem, z kim ewentualnie, czy wiadomo coś i jak to teraz jest wszystko zaplanowane, bo to taki będzie trochę powrót dla ciebie do Torunia, jeśli chodzi o występ w klatce. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że walczę w Toruniu. Miło wspominam to miasto, ludzie byli tutaj naprawdę wspaniali. Dobrze mi się tu mieszkało, mieszkałem tutaj ponad rok czasu, poznałem naprawdę niesamowitych ludzi,
przepiękne miasto, miłe spędzone chwile tutaj. Publiczność też była niezła za mną, debiutowałem tutaj, wszystko się zaczęło odtąd i mam nadzieję, że właśnie to mi doda takiej pozytywnej mocy, a kibice będą krzyczeć głośno Trypson i przyniosą mi wielki doping, a ja dam wam wielkie emocje i nie zawiodę tym razem. Mój przeciwnik, pytałeś, dowiedziałem się dzisiaj, że to jest Łukasz Uliński. Więcej nic nie wiem na ten temat, wiem, że walczył z Tarabańką ostatnio. Muszę go prześwietlić sobie, nie zdążyłem, bo dopiero tak naprawdę w trakcie drogi tutaj się też dowiedziałem i tyle. Dobra, no to w takim razie czekam na tą walkę i dzięki za rozmowę. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich.